Prawdopodobnie nie jest to możliwe, żeby być liderem w biznesie bez zrozumienia technologii. 20 lat temu była pewna technologia, ale była ona z boku, tylko pomagała rozwijać biznes. Jest takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, że każda firma powinna stać się technologiczną firmą. Nie ma to znaczenia, czy jest się detalistą, bankiem czy rządem. Technologia musi być powiązana z tym, co przedsiębiorstwo robi. Technologia nie może stać z boku. Jednym z najbardziej znanych przykładów na świecie jest Uber. Uber stał się światowym liderem taksówek, nie mając żadnego własnego pojazdu. Firma nie przeznacza kapitału na wynajem samochodów. Nie muszą tankować aut. Zamiast tego firma wykorzystuje technologię, wykorzystuje bazę danych do tego, żeby wysłać taksówkę do swojego klienta. W starym modelu to centrala korporacji szuka taksówki, która przyjedzie do klienta. W nowym modelu to technologia łączy kierowcę z osobą, która chce skorzystać z taksówki. Nie wykorzystuje się w tym przypadku żadnego biura. Jest wiele technologii, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Jednym, który przykuwa uwagę mediów, jest oddział sztucznej inteligencji, nazywany głębokim uczeniem się. Głębokie uczenie się wykorzystuje big data, informacje, które daje internet rzeczy. Łączone jest to w taki sposób, jaki żaden człowiek nie potrafi. Na koniec dostajemy informację, z której możemy skorzystać. Na co dzień widzimy to, na przykład gdy mówimy do naszego telefonu. Ta sama rzecz spotyka obecnie biznes, gdzie komputer sam poleca pracodawcy sprawdzenie poszczególnych rzeczy w jego biznesie. Wierzę, że cyfrowa transformacja zmieni każde przedsiębiorstwo. W niektórych przypadkach będzie to działo się szybciej. Dostrzegamy to już obecnie. Możemy kupować online, nie tylko w sklepach. Przeprowadzamy operacje na naszych kontach bankowych. Zmiana przeniesie się też na inne dziedziny. W niektórych przedsiębiorstwach, może w fabrykach, w publicznym sektorze stanie się to wolniej. To na pewno tylko kwestia czasu.